Trasa trzeciego etapu wiodła z Kielc do Radomia. W sumie kolarze mieli do pokonania 170 km. W Radomiu uczestnicy wyścigu mieli do przejechania dwie pętle w centrum miasta, a potem cała grupa walczyła już o miejsca na mecie. Najszybszy okazał się Estończyk Norman Wachtra. Tuż za nim finiszowali Polacy Sylwester Janiszewski i Patryk Stosz. Na płaskim etapie mieliśmy dzisiaj okazję zobaczyć przepiękny finisz, prawie 70 km na godzinę. No szkoda, nie wygrał Polak, ale mam nadzieję, że jutro Woster w Stalowej Woli, to jest drużyna Stalowej Woli, jednak będzie tam, pokaże swoją klasę. Wyścig Solidarności pozostaje jedną z najważniejszych imprez kolarskich w Polsce, choć w przeszłości miał wyższą rangę. Zrezygnowaliśmy z jedynki, ale zrobiła reforma się również w UCI. Więc wyścig jest, my traktujemy, on jest na równi prawie, że można powiedzieć drugi w Polsce, tak jak Grody Piastowskie czy dookoła Mazowsza. Udział w takich zawodach to szansa przede wszystkim dla kolarskich talentów, których w Polsce nie brakuje. To jest szansa dla polskich młodych kolarzy, bo tutaj jest bardzo dużo grup amatorskich, które jadą i mogą się tutaj zaprezentować, czego nie można w innych turach robić, o tak bym powiedział. Radom to dla historii wyścigu zasłużone miasto z uwagi na tradycje, kibiców i przychylność władz samorządowych. Ogromne podziękowanie dla Radomia, bo to były piękne tradycje kolarskie. No przecież to Rysiu Szurkowski zaczynał swoją karierę, no przecież wy macie, a muszę dodać, Rysiu Szurkowski przyjechał do nas w poniedziałek. Wyjechał, był obecny z nami. W przeszłości nasze miasto często gościło uczestników wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Zawsze jego organizacją zajmował się zarząd regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska. Nie wiem, 8, 9 może, nie liczyłem, ale to się zaczęło tak gdzieś w 95 roku. Tak, tak, Radom. No, wszystko robiliśmy z serca i teraz też robimy z serca, bo inaczej by to nie wyszło. Wyścig zakończy się w sobotę. Ostatni, 5 etap rozpocznie się w Tarnobrzegu, a zakończy w Krośnie.